Witajcie moi czekoladki, w tym oto vlogmasie numer 3. Dzisiaj będzie akurat taki zwykły vlog, no bo takie zwykłe vlogi również będę nagrywać, no bo to jest vlogmas, prawda? No jak widzicie, ja dopiero wstałam, jestem lekko nieogarnięta. Ale dzisiaj do śniadanka chcę mieć herbatkę, no to otwieramy numer 3. I co my tutaj mamy? Herbata czarna, wiśniowa z kardamonem. Ojej, nie wiem czy to będą moje smaki. O! Spadła mi. Chyba nie do końca są to moje smaki, aczkolwiek mamy tutaj wiśnie, więc niby powinno mi to smakować. Ale mamy też kardamon, więc może będzie bardziej świątecznie, nie? No i okienko jest puste. Jak widzicie, herbatka już jest zrobiona, tak się prezentuje. O! No i też sobie odpalę tutaj zaraz wosk. Na śniadanko mam taką oto basic jajecznicę, jak widzicie. No i będę sobie oglądać serial, który ostatnio właśnie oglądam. Umbrella Academy, jest naprawdę świetny. Ja uwielbiam takie, wiecie, klimaty fantastyki, super bohaterów i tak dalej, więc no mi się mega podoba. No i co? Będę wcinać. Powiem wam teraz historię tego oto kwiatka mojego, storczyka, orchidei, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Tak naprawdę od roku nie chciał mi totalnie kwitnąć, tylko były właśnie te liście i te dwa patyki. Nic, totalnie zero kwiatków i teraz właśnie pod koniec listopada się ten kwiatek obudził, no i zaczął mi kwitnąć. Może, nie wiem, się przestraszył, że niestety pójdzie w inne ręce, no bo niestety chyba u mnie po prostu w pokoju miał źle, ale widzicie, że teraz zaczął kwitnąć i to bardzo ładnie. Ja się mega cieszę, nie wiem, dajcie znać, jeśli macie jakieś lifehacki odnośnie storczyków. No i widzicie, mamy tutaj już pączki, wszystko ładnie, pięknie. No ja bardzo lubię storczyki, tylko właśnie jest problem z tym, że one albo kwitną, albo po prostu, nie wiem, nic się z nimi nie dzieje i to jest najgorsze. Dlatego ja mimo wszystko uwielbiam najbardziej sukulenty, właśnie takie, ponieważ no ja kocham, I love it. Uwielbiam to dotykać, bo są takie grube, uwielbiam kaktusy, tego typu rzeczy. No, tutaj pieniążek niestety mi umiera, no ja nie wiem o co chodzi, no ale dobra, może ma za dużo światła, nie wiem. No i mam jeszcze bambusa, który tak pięknie rośnie. No nie wiem, może dajcie znać, czy chcecie filmik odnośnie moich kwiatków w pokoju, bo naprawdę mam ich mnóstwo, no przynajmniej 10 ich jest, więc no, jeśli chcecie, no to dajcie znać. Tutaj mam zawsze aloes i wy go widzicie, no. Więc dajcie znać w komentarzach. Ja czytam wszystkie komentarze. Proszę, komentujcie mi. Ogólnie, moi kochani, teraz się właśnie maluję. Tak basicowo, tylko tak naprawdę tusz i pomadkę, bo będę dla was nagrywać filmiki na zapas, żebyście po prostu coś mieli na weekend oglądać. Może nie będą to najdłuższe filmiki, no... Zobaczymy, bo ja zawsze właśnie mówię, że nie będą to długie filmiki, a później wychodzi, że filmik trwa 20 minut. No nie wiem, tak to właśnie wychodzi, że ja się zwykle rozgaduję. No, więc teraz właśnie się maluję, jak widzicie. Uwielbiam ten tusz, tak by the way. Jest to tusz z Essence Bye Bye Panda Eyes. Naprawdę jest przepiękny, taki na co dzień, ładnie rozdziela, no, wydłuża, wszystko robi tak naprawdę. Ten błyszczyk też uwielbiam. Jest to błyszczyk, moi kochani, z Rimmela chyba, albo Maybelline. Zawsze mylę te dwie marki. Tak, kochani, jest to błyszczyk z Rimmela. Oh my gloss. No, przepiękny kolor, jak widzicie, taki dzienniak. I jest to numer 330 Snog. No i on był w zestawie z takim tuszem, który mniej lubię, ale ten błyszczyk jest totalnym sztosem. Serio, polecam. Okej, moi drodzy, ja właśnie już skończyłam nagrywać te dwa filmiki na zapas i wydaje mi się, że chyba się udało. Jakoś dałam radę jeszcze przed czasem, kiedy mi już zaszło słońce, ale nie, jeszcze jest git, więc no. Bardzo ładne dzisiaj jest słońce, właśnie jest godzina, uwaga, 14:30, a nadal jest ładne oświetlenie, więc ja jestem w szoku. No, tak się prezentuję, wiem, inaczej, ale się cieszę. Teraz wystarczy, że po prostu zmontuję tamte filmiki i bez problemu będziecie je mieli w weekend, więc może mi się uda zrobić te daily, zobaczymy. No kochani, ale teraz właśnie już się zbliża godzina 15, no i się robię powoli głodna, więc zrobię sobie jakiś obiadek i zaraz wam coś pokażę. Otóż, moi drodzy, kupiłam coś wczoraj w Biedronce przepysznego.
przepysznego, podobno, więc wam już to pokazuję. Uwaga, moi drodzy, z polecenia pewnej osóbki, którą pozdrawiam, pozdrawiam cię, Julcia, jest to taki wegaświr, tak jak ja, poleciła mi właśnie te nuggetsy z Biedronki. Są one tak w ogóle wegańskie, więc spoko, dla wegetarian, dla wegan. No i podobno są przepyszne, kosztowały mnie one 10 zł, ale mamy tutaj 10 tych nuggetsów i jak widzicie, one są takie duże, więc spokojnie można sobie to podzielić na 2 dni, dorobić do tego właśnie jakieś ziemniaczki, buraczki i zrobić sobie taki, wiecie, typowy polski obiad. Zobaczymy, co z tego mi wyjdzie, ponieważ nie wiem, czy ja mam ziemniaki i buraki, ale bardzo bym chciała mieć. No i jak widzicie, tak to się prezentuje. Jest to firma Garden Gourmet. Coś takiego. No i co? Biedronka, 10 zł. Opakowanie też jest bardzo ładne, takie niby eko, coś takiego, wiecie, że można dać do recyklingu i tak dalej. Skład też jest chyba okej, więc no. Ja idę sobie robić obiadek, bo ja się za bardzo tym nie chwalę, nie wiem szczerze, czy o tym wiecie, ale ja jestem wegetarianką od chyba 2 lat, coś takiego. Tak, jakoś mi idzie, więc no. Dlatego takie jedzonko zwykle jem. Czy ja już mówiłam, że ta kuchnia jest przepiękna i ma przepiękne oświetlenie? Chyba tak. Moja buźka po prostu od razu lepiej wygląda. No i też chciałam wam pokazać kalendarz. Otóż moja mama zapomniała go zmienić, ale ja właśnie go już zmieniłam. Mamy tutaj grudzień. Przepiękne, przeurocze ciasteczka, serduszka, które z chęcią bym teraz zjadła. No i kalendarz tak właśnie wygląda. On był kupiony w Biedronce, jest przesłodki. Jezu, ale niebieskie są teraz te oczy. Ja, w tym świetle po prostu inna twarz. Halo, ja też chcę być na vlogu. Halo, vlogmas. Przyjmuję kamerę, jem sianko, jestem Pyrusia. Luli czekoladka to moja pancia. Halo, no cześć. Cia. Pewnie teraz się zapytacie mnie, czy ja mieszkam sama. Nie, po prostu nikogo nie ma w domu. Jeszcze mnie nie stać na takie luksusy. Ta, obieram ziemniaki. Jestem perfekcyjną kucharką. I don't know, ja zawsze robię to wszystko tak na oko. Aczkolwiek moi domownicy tutaj nie narzekają. Zwykle gadają, że są dobre moje obiadki. Czasem mówią, że są takie, wiecie, jarskie, że wiecie, nieposolone czy coś, nieprzyprawione dobrze. Aczkolwiek no ja nie za bardzo lubię używać tak soli czy coś. Ewentualnie takie przyprawy jak przyprawa do kurczaka, do ziemniaków, oregano, koperek. No i przede wszystkim, moi drodzy, co ja tak macham tym nożem? No i oczywiście moja ulubiona przyprawa, czyli czerwona papryka, słodka. No, a ziemniaków za bardzo nie solę, nie. Nie czuję potrzeby. Więc co, ja gotuję obiad. Nikogo nie ma w domu, więc mogę sobie śpiewać na cały głos. Zawsze to robię. Okej, robimy nuggetsy. Troszkę oleju, tak szczerze nie sprawdzałam właśnie. Jak to się robi? Jak mówi producent? Na patelni. Rozgrzej trochę oleju, smaż, 8-6 minut i otwieramy te cudeńka. Dam, dar, dam. Tak właśnie wyglądają. Okej. Zawsze wącham takie rzeczy, nie wiem czemu. Jadą z soją. Tak one właśnie wyglądają, jak widzicie, są takie duże. No i myślę, że zjem takich właśnie 5, no bo jeszcze robię ziemniaczki, buraczki. Chciałam właśnie taki polski obiad zrobić. Resztę na jutro sobie zostawię, jak wrócę z pracki. Moi drodzy, póki mój obiad się gotuje, to teraz czas na kalendarze. Otwieramy numer 3. I ja nie wierzę, mamy już po prostu 3 grudnia. Ja jestem w szoku. Dobra, zaczynamy oczywiście od mojego ulubionego Glossy Boxa. I gdzie my mamy trójkę? Zobaczcie, jaka piękna jest ta szkatułka. O, mamy tutaj. Jak na razie mamy nic. Chyba po drugiej stronie miałam otworzyć. Wiecie co, te papruchy jak najbardziej się przydadzą, na przykład do pakowania paczek albo coś, albo wiecie, żeby później komuś ten sam kalendarz podarować za rok. Ojej, leci z tego. Nie wiem szczerze, czy mam się z tego cieszyć, ponieważ ja takich masek za bardzo nie używam, bo po prostu zapominam o ich istnieniu, żeby ich używać i tak dalej. I mamy tutaj właśnie taką maseczkę z Glow. Bardzo fajna marka, taka droższa, chyba polska, z tego co mi się wydaje. Maseczka jest taka fajna, jest taka mięciutka, zrobiona z takiego materiału przyjemnego, takiego, jest to taki ładny, różowy kolor, no mega ładne. Mamy też tutaj taką śliczną metkę Glow.
Naprawdę cudo. Tak, kochani, jest to 100% poliester. Również muszę zaznaczyć to, że cieszę się, że ta opaska nie miała żadnego opakowania, tylko po prostu miała takie papierowe coś na sobie i wiecie, wszystko jest takie eko. No i co? Założę, może zobaczę, jak wyglądam. Tak właśnie wyglądam. Jak widzicie, jest ona taka duża. Jest bardzo wygodna, ponieważ ta gumka was nie ciągnie. Ja teraz mam makijaż, ale ogólnie tak bym wyglądała, jakbym spała. Jakby jest to fajne, mięciusie. No zobaczę, spróbuję z tym spać, ale na pewno jest to bardzo ładne. Okej, kalendarz teraz z Max and More, czyli Action. Ojej, prawie by mi spadło. Coś podłużnego mamy w trójeczce. Ja, ale super, dobra, nic nie mamy. Jest to tuż do rzęs, moi drodzy. I z tego co widzę, jest to wegańskie, super. Ja go nie będę otwierać jak na razie, ponieważ mam pootwierane już jakieś tusze i po prostu wiecie, muszę to pozużywać. Jeśli uzbieramy tutaj naprawdę bardzo fajne takie kosmetyki do makijażu, dajcie znać, czy chcecie na przykład filmik zbiorowy, gdzie po prostu będę się malować tymi kosmetykami. Okej, jeśli chodzi o herbatkę, to wiadomo, rano wypiłam, ale teraz czas na... Już chciałam otwierać to okienko, ale nie, to jest są mikołajki, ponieważ nagrywałam wcześniej filmik, no i musiałam pootwierać, wiecie, na następne dni, ale dobra, mamy trzeci, więc trzecia panienka, jaka jest, jakaś z kucyczkami, kokami. Bardziej. No taka panienka w różowych włosach, trochę taka ja, aczkolwiek mamy tutaj takiego geeka w okularach, no i czekoladka to jest taki ptaszek. No, ale ja sobie ją zjem po obiadku, ponieważ najpierw się je obiad, później słodkości, okej. Tak, moi drodzy, jak zwykle musiałam trochę za bardzo spalić te nuggetsy, nie wiem czemu ja tak zawsze mam, że spalam takie rzeczy, ale dobra, teraz właśnie będę ubijać ziemniaki. Ugniatać ziemniaki, kurka, co? Ja i polski język, trudny język. Będę teraz po prostu sobie robić bicka. Tak to się prezentuje. Ziemniaczki, mniam. Kocham ziemniaki, serio? Ale dobra, wracam do was z gotowym obiadem. No i znalazłam w ogóle buraczki w lodówce, co jest nie lada wyzwaniem, ponieważ u nas naprawdę rzadko są takie rzeczy, no ale znalazły się buraczki, no może nie moje ulubione, takie wiecie, totalnie tarte jak taka papka, ale są. Kurka. Przecież to nie są buraki, ale ze mnie głupek, to nie są buraki, to Ale ze mnie głupek. To nie są buraki, to jest morda kapusta. A nie, buraczki. Dobra. Jednak buraczki tarte. Wiórki. Okej, mogą być. Wolę papkę. Czyli nie jestem taka głupia. Widzicie, troszkę mi się spaliła, ale dobra, nie patrzcie na to. Druga strona będzie ładniejsza. No i ziemniaczki. Tia. Bardzo interesujące, I know. No i tak, moi drodzy, tak się prezentuje właśnie mój tradycyjny polski obiad, wersja vegan. No wiecie, normalnie wersja mięsna, no to wiadomo, schabowy, kotleciki, ale ja mam akurat nuggetsy, no i zaraz je spróbuję. Oczywiście do tego szklanka wody, nie jakiś kompot czy soczek, no ja akurat piję wodę, woda to samo zdrowie. No i co, spróbujemy. Okej. Na pewno są chrupiące, to co już widzę. No i co, wezmę ketchup. Mega dobre, zarąbiste. Są takie chrupiące, w środku takie dobra jest ta soja, serio. Naprawdę, możecie nawet spróbować i zobaczyć, czy smakują wam jak mięsne, bo ja tak już zapomniałam trochę smak mięsa, ale naprawdę bardzo dobre są. Polecanko. Przepraszam bardzo, czy ktoś mnie w ogóle pochwali za te dwie fajne kuleczki, przepiękne z koperkiem, ziemniaczki. Starałam się, dobra, żeby to w miarę ładnie wyglądało. No i dajcie znać, co wy dzisiaj jedliście na obiad. Dajcie znać. Okej, moi drodzy, ja lecę wszamać te jedzonko, ale jak na razie się z wami już żegnam, ponieważ no nie chcę, żeby ten vlogmas był za długi, pewnie był, no ale się staram naprawdę, żeby były jak najkrótsze te filmiki. No i co, moi drodzy, widzimy się już jutro. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, róbcie co chcecie. No i co, ja wam życzę miłego dnia, wieczorka. Pa, pa!